Waży niemal 5 ton. Ma 2 ciosy i jest bardzo silny. Wyobraźcie sobie, że zabłądziliście, a ta góra mięśni atakuje wasz samochód. Coś takiego musi się skończyć mocnym zderzeniem. Zabije ich. Park Narodowy Krugera w RPA co roku odwiedza 1 000 000 ludzi z całego świata. Przyjeżdżają zobaczyć wspaniałe zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Jednym z najbardziej zachwycających mieszkańców parku jest słoń afrykański. To największy ssak lądowy. Na szczęście ten roślinożerca nie jest zwierzęciem terytorialnym. Ale istnieje wyjątek od tej reguły. Co roku w czasie sezonu rozrodczego burza hormonalna sprawia, że samce są pobudzone. Ten stan nosi nazwę must. Byki stają się bardzo agresywne. Spotkanie takiego zwierzęcia to najgorszy koszmar. Dzięki hormonom samce zaczynają rywalizować o samice. Poziom testosteronu w ich krwiobiegu wzrasta 60-krotnie. Stają się agresywne i bardzo niebezpieczne. Pasażerowie dwóch samochodów zauważają ogromnego samca idącego drogą. Słonie na wolności spotyka się coraz rzadziej. Padają ofiarą kłusowników. Jeśli już się je widuje, zwykle tworzą matriarchalne grupy rodzinne. Jeśli słoń jest sam, należy trzymać się od niego z daleka. Niestety turyści jadący przodem nie zdają sobie sprawy z ryzyka. Podjeżdżają bliżej, żeby się lepiej przyjrzeć zwierzęciu. Pasażerowie drugiego pojazdu obserwują wszystko z daleka. Samochód przed nimi staje zaledwie parę metrów od słonia. Cofnij! Podniecenie szybko zmienia się w strach. Zwierzę powoli się odwraca, by stawić czoło prześladowcy. Oni zginą. Nikt nie chciałby się znaleźć w samochodzie tak blisko ważącego prawie 6 ton samca w stanie pobudzenia. Dlatego olbrzyma odległość jest zbyt mała. Najpierw okazuje niezadowolenie. Macha uszami i trąbą. Schodzi nawet z drogi, dając samochodowi szansę na ucieczkę. Ale turyści nie rozumieją aluzji. Wtedy dzieje się coś niewiarygodnego. Słoń atakuje. Sześciotonowe cielsko uderza w samochód. Trąbą słonia porusza około 100 tysięcy mięśni. Zwierzę z wściekłością rzuca pojazdem. Obraca go 3-krotnie. Ale to jeszcze nie koniec. Napastnik przebija karoserię ciosami i rani pasażera w nogę. Na szczęście wezwano pracowników parku. Przerażeni turyści przeżyli gwałtowny atak. Ale warto pamiętać, że na wolności każde zwierzę może zmienić się w bestię.